Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jakich produktów używam teraz jesienią, wczesną jesienią, przechodząc na okres zimowy. Pokażę Wam swoją poranną pielęgnację, jak również wieczorny demakijaż oraz pielęgnację. Poranną pielęgnację zaczynam od pianki do mycia twarzy. Jest to marka Shydir. Jest to pianka do mycia twarzy, która ma efekt nawilżenia i regeneracji skóry. Jest bardzo delikatna. Ostatnio mówiłam też o niej w podsumowaniu miesiąca września. Bardzo ją lubię i praktycznie mam 1/3 już zużyte opakowania. Jest genialna, naprawdę bardzo Wam polecam, tym bardziej jeśli macie problem z wrażliwością skóry. Więc nakładam sobie mniej więcej jedną pompkę takiej pianeczki. Troszkę dodaję sobie wody i przymywam twarz, aby zmyć nocną pielęgnację. Co mi jeszcze na skórze mogło zostać? Sebum, jakieś zanieczyszczenia. I spłukuję pod wodą. Osuszam oczywiście twarz ręcznikiem. Staram się nie trzeć, tylko właśnie tę twarz osuszyć, żeby jej nie podrażniać. Też moja skóra ma tendencję do podrażniania się, także też zwracam na to uwagę. Dalej, jeśli chodzi o pielęgnację, to używam sobie toniku. Jest to tonik z marki Creamy i naprawdę bardzo fajnie się sprawdza o poranku. Używam również wieczorem, w ogóle ma bardzo przyjemny zapach, delikatny. Jest to dokładnie nawilżająca, tonizująca esencja Hydro Rise. I też, co jest ogromnym plusem tej mgiełki, to to, że właśnie bardzo dobrze rozpyla produkt po całości twarzy. Bardzo dobrze zrobiony jest ten dozownik, dzięki któremu równomiernie faktycznie ta chmurka esencji rozkłada się na twarzy, także to jest bardzo duży plus. Dalej sięgam po krem. Jest to krem, o którym też mówiłam w filmie z podsumowaniem września. Jest to marka Yves Rocher z serii Elixir Botanique. Jest to krem na dzień, który ma lekką konsystencję, ale przy tym naprawdę czuć nawilżenie. Super sprawdza się również pod makijaż, bo nie przyciąża tej skóry, a też faktycznie chroni skórę przed zanieczyszczeniem. Jeszcze zupełnie zapomniałam powiedzieć Wam o tym serum, którego również używam rano, przed kremem właśnie. Akurat podczas nagrywania po prostu zapomniałam po niego sięgnąć. Natomiast on również znajduje się w mojej porannej pielęgnacji. Jeśli chodzi o krem pod oczy, mam tej markę Creamy i też nie wspomniałam wcześniej, jest ta marka sponsorem dzisiejszego odcinka i w ogóle ten krem to jest mistrzostwo. Uwielbiam jego za konsystencję, za to, że faktycznie czuć to nawilżenie skóry, a przy tym również świetnie sprawdza się pod makijaż. Jeśli macie te okolice mocno wysuszone, macie wrażliwe i często korektory, jeśli używacie korektorów mocno matujących, zastygających, to ten krem jest naprawdę do tego celu genialny. Może sobie troszkę również na powieki. On jest lekki, a przy tym czuć to nawilżenie. Ja go również używam na noc. Bardzo lubię taką konsystencję, troszkę konkretniejszą w kremach pod oczy, szczególnie na noc. I właśnie on daje mi taki efekt. Bardzo, bardzo dobry krem. I słuchajcie, chwilę odczekam sobie, żeby te produkty się tutaj ładnie wchłonęły. I przejdę sobie do filtra na twarz. I sięgam po filtr, jest to marka Make Me Bio, jest to ultra lekki krem SPF 30. Ale czekam teraz na kolejny filtr, którego właśnie zamówiłam. Pokażę Wam tutaj opakowanie. Natomiast na ten moment używam tego filtra. Też często sięgam po, tym bardziej latem, 50, po 50 z Basic Love. Teraz właśnie sięgam po 30 z Make Me Bio, no i właśnie czekam na nowy filtr przeciwsłoneczny, żeby po prostu spróbować też czegoś nowego, ale ten bardzo lubię, bo też się super sprawdza pod makijaż, jest lekki, więc tak, słuchajcie, wygląda moja poranna pielęgnacja. Teraz odczekam sobie z 15-20 minut, żeby ten filtr mi się dobrze wchłonął i przejdę do makijażu, a do Was się odezwę wieczorem. Pokażę Wam, jak wygląda mój demakijaż oraz wieczorna pielęgnacja. Godzina 21, także czas na demakijaż. Standardowo wiążę sobie najpierw włosy.
Jeśli chodzi o demakijaż, również zaczynam od pianki, o której wspominałam rano, czyli marka Scheidir. Teraz biorę sobie dwie pompki, dokładam sobie troszkę wody i wstępnie przymywam twarz. Ale tutaj pozostawiam oczy w spokoju, bo tutaj będę używać płynu micelarnego. Po prostu lepiej, wygodniej mi się w ten sposób zmywa i spłukuję pod wodą. Gdy twarz mam już wstępnie przymytą, to przechodzę do płynu micelarnego. Jest to płyn marki Soraya, jest to akurat kombucha. W ogóle bardzo polubiłam te płyny micelarne z naturalnym składem oczywiście, z marki Soraya. Super się u mnie sprawdzają. I przykładam sobie do oka i czekam, aż rozpuści się tusz, korektor na oczach, jak również cień, którego używam do rysowania kresek. I zobaczcie, że bardzo ładnie tutaj tusz schodzi. O, widzicie, jak brudny jest ten płatek. O, i drugie oko tak samo. I teraz odwracam sobie na drugą stronę ten płatek, który jest czysty. I jeszcze raz sobie tutaj przymywam twarz, żeby mieć pewność, że tutaj wszystko jest dobrze zmyte. Oczywiście nie zapominam o szyi, gdzie również nakładamy często podkład i produkty pielęgnacyjne. Także tutaj również sobie przemywam. Jeszcze dla pewności przetrę sobie oko. I teraz płuczę twarz jeszcze pod letnią, bieżącą wodą. Osuszam ręcznikiem i sięgam po tonik. O tym toniku mówiłam też w porannej pielęgnacji. Jest to tonik esencja z marki Creamy. I na twarz ląduje serum marki Sensum Mare. Jest to serię Algorich Advanced Anti-Age Serum, czyli serum przeciwzmarszczkowe, rewitalizujące. Nakładam sobie odrobinę na dłoń i wklepuję. Niesamowicie przyjemny zapach jest z tego serum. Taki, powiedziałabym, ekskluzywny zapach. Ciężko to określić, ale jest naprawdę niesamowicie przyjemny. Już ten zapach jest przyjemny podczas aplikacji. I też bardzo lubię to serum za to. Używam od niedawna, zaznaczę, ale odkąd zaczęłam używać, to jest właśnie taki przyjemny. Mam wrażenie, że dobrze nawilża skórę. I widzę, że moja skóra się z tym serum lubi. Na pewno będę używać dłużej i będę sprawdzać, jak on dalej działa na skórę faktycznie, czy coś tam te zmarszczki wygładza. Ale czasami pewnie też tak macie, że po prostu nakładając produkt kilkanaście razy już czujecie, że tak, to jest ta konsystencja, to jest takie nawilżenie skóry i wiecie, że chcecie używać tego produktu dalej. To tak jest właśnie z tym serum, zresztą jak z każdym innym produktem, który tutaj mam, dlatego Wam chcę pokazać. I produkt, którego akurat dzisiaj nie potrzebuję już używać, ale używałam już kilkakrotnie i sprawdził się genialnie, jest to punktowy roller na niedoskonałości z marki Make Me Beyond. To jest taki roller, gdzie mamy w środku metalową kuleczkę. Bardziej higienicznie jest po prostu sobie nabrać na palec i nałożyć na jakieś tam punktowe miejsca, gdzie faktycznie te niedoskonałości są. Ale co zauważyłam, bo miałam być takie większe jakieś wypryski pojedyncze na twarzy, teraz mam takie lekkie przybarwienia, więc to się wszystko fajnie goi, to, że przyspieszyło gojenie się niedoskonałości, wysuszyło, jeśli była taka potrzeba. Jestem absolutnie zachwycona, jak działa. Działa bardzo szybko. Szybko goi się te miejsca, gdzie były niedoskonałości, także to jest coś, co super się sprawdza. I ja właśnie, jeśli chodzi o niedoskonałości, to mam jakieś pojedyncze w różnych okresach, wiadomo. To jest taki ratunek, jeśli potrzebujecie jakiegoś dobrego produktu naturalnego, który faktycznie zadziała na niedoskonałości. Jeśli chodzi o kolejne serum i taką nowość, której zaczęłam używać tak naprawdę od kilku dni, także
Nie wiem, czy jeszcze polecam, ale po prostu zaczęłam używać. Jest to serum marki Basic Lab. To jest serum pod oczy z 10% argireliną i kofeiną. Ma dawać nawilżenie i ujędrnienie. I wklepuję sobie właśnie tutaj w te okolice. Można tego produktu używać zarówno na dzień, jak i na noc. Ja akurat tutaj używam na noc. Ma lekką konsystencję. Lżejszą na przykład niż to serum z Sensum Mare. Ale myślę, że pod oczy to jest w sam raz, tym bardziej, że jest to produkt właśnie pod krem. Zobaczymy, jak będzie z wygładzeniem faktycznie tej skóry. I właśnie mówię o tym produkcie, dlatego że zaczęłam używać go od niedawna i wiem, że będę go używać dalej, bo chcę sprawdzić, jak się będzie tutaj zachowywać i czy faktycznie będzie działać. Dalej, jeśli chodzi o kremy, to tutaj sięgam po markę Creamy. Jest to My Fusion, krem nawilżający i uwielbiam jego konsystencję. Ja lubię, jak wcześniej wspominałam zresztą, kremy, które mają dość treściwą konsystencję. I czuję, że faktycznie nawilżają i działają na moją skórę, a przy tym nie są zbyt ciężkie i zbyt obciążające. W ogóle przecudownie też pachnie. Mam wrażenie, że po prostu nakładając ten krem, jakbym była w spa. Naprawdę bardzo przyjemny zapach. Nie jest właśnie drażniący, nie jest zbyt intensywny, przytłaczający, tylko taki kojący. Krem, którego używam z rana, używam również teraz, marki Creamy, bo bardzo dobrze mi się sprawdza i z przyjemnością go używam. I podobna jest to konsystencja właśnie tego kremu pod oczy, jest podobna konsystencja jak kremu do twarzy. Właśnie czuję to nawilżenie, ale też nie jest zbyt obciążające. Także właśnie ten krem super się sprawdza zarówno na dzień, jak i na noc. Także tak, słuchajcie, wygląda u mnie poranna i wieczorna pielęgnacja, jak również ten makijaż wieczorem. Dajcie znać, jak to wygląda u Was, czy Wy również jesienią i zimą sięgacie po trochę więcej produktów, troszkę z gęstszą, cięższą konsystencją. Ja na ten moment stawiam na nawilżenie, mocno odżywienie skóry w tym momencie, kiedy jest ta zmiana temperatur, żeby skóra dobrze pracowała i dobrze się z tym pogodziła, polubiła. Potem na pewno będę jeszcze wprowadzać wieczorem sera z kwasami, ale to tak stopniowo na spokojnie. Wiem, że niektórzy już wprowadzają, ja wolę jeszcze z tym poczekać. I tyle, słuchajcie, mam nadzieję, że zaspokoiłam Waszą ciekawość, bo wiele pytań to dostawałam, jak wygląda aktualnie u mnie pielęgnacja, także dziękuję bardzo za uwagę. I do zobaczenia, cześć!